Większość z nas doświadczyła skutków nagłego przepływu strachu, bicie serca, pocenie się dłoni czy przyspieszony oddech. Ale czy to wszystko? Przestraszyłeś się? Podczas tego uczucia obrywa całe nasze ciało, więc czasami bywa bardzo niebezpiecznie, ale czy naprawdę możemy przestraszyć się na śmierć? Zapraszam do odcinka. Według naukowców najpopularniejsze dzisiejsze fobie mają związek z rzeczami, które były najczęstszą przyczyną śmierci naszych przodków, czyli zwierzęce, jak na przykład lęk przed pająkami, ale także bezpośrednio związane ze środowiskiem naturalnym, na przykład lęk wysokości, fobie sytuacyjne, jak klaustrofobia oraz fobie związane z krwią, zastrzykami, igłami, skaleczeniami i tym podobne. W historii ewolucji były to stale czyhające na ludzi zagrożenia. W rezultacie geny odpowiadające za unikanie tych zagrożeń stały się bardziej rozpowszechnione, zaś geny bez tych ostrzeżeń zanikały. Posiadasz jedną z wymienionych fobii i zastanawiasz się, dlaczego ją masz? Zapewne odziedziczyłeś ją po rodzicach. Oczywiście również codzienne doświadczenia wpływają na odczuwanie przez ciebie strachu. W końcu to nie faktyczne zagrożenie, lecz jego postrzeganie kontroluje strach, jakiego zaznajesz. Więc czy to może cię zabić? W skrócie, tak. Oczywiście nie chcemy cię straszyć. Prawdopodobieństwo śmierci z tego powodu zależy w dużej mierze od twojego stanu zdrowia. Gdy się boisz, aktywowany jest instynkt walki i ucieczki oraz zwiększa się poziom adrenaliny, dzięki czemu serce szybciej pompuje krew, dostarczając mięśniom więcej krwi i tlenu. W efekcie przez chwilę stajesz się silniejszy i szybszy. Zdarza się jednak, że wyjątkowo mocny wyrzut adrenaliny wywoła zbyt silny napływ jonów wapnia i mięsień serca nie może się odpowiednio rozkurczyć. Prowadzi to do migotania komór, czyli szybkiego, nieskoordynowanego ich kurczenia się. W takiej sytuacji serce przestaje prawidłowo pompować krew. Wówczas ciśnienie krwi spada, a jej normalny przepływ ustaje, co w końcowym efekcie może doprowadzić do śmierci. Ostatnio było głośno o pewnym 60-latku, mieszkańcu Indii, który rzekomo przestraszył się na śmierć. Dostał on zawału i zmarł w kinie na seansie filmu Obecność 2. Po całej sytuacji jego przyjaciel obiecał, że przewiezie zwłoki do szpitala. Do dzisiaj jednak tam nie dotarł. Tożsamość obu mężczyzn jest nieznana. Nie jest to jedyny tego typu przypadek. Wielu sportowców na skutek świadomych zagrożeń podczas rywalizacji doświadczyło śmiertelnego skoku adrenaliny. Na trybunach nie jesteś wcale bezpieczniejszy. Badania pokazują, że liczba zawałów serca podczas np. mistrzostw świata w piłce nożnej wzrasta ponad dwukrotnie w krajach i miastach, których drużyny odpadały, w szczególności po dramatycznych końcówkach meczów. Jedni odczuwają strach bardziej. Inni mniej. Są też osoby, które panicznie boją się konkretnych sytuacji czy rzeczy. Prawdę mówiąc, naukowcy nie do końca wiedzą, kto jest najbardziej narażony na śmierć. Są jednak pewni, że takiego typu wypadki są rzadkie u ludzi ze zdrowym sercem, więc wnioskujemy, że bardziej muszą uważać osoby starsze oraz chore. Zastanów się zatem dwa razy, zanim zrobisz psikusa swojemu dziadkowi. Moi drodzy, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli nie bałeś się i obejrzałeś film do końca, to koniecznie zostaw kciuk w górę, a także zasubskrybuj kanał Efekt Domina. No i również zapraszam na swój kanał juniorski, gdzie możecie doświadczyć więcej strachu, niżeli było w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych naszych produkcji. Miejmy nadzieję, że zostanie się na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!